dwójka czy trójka, to tak. Tak. Delikatnie żartuje, a tu idzie. No. Kuba na Kajo, Bleku na LTR, kultowa LTR-a Krzycha. Na wtrysku ona jest? Na wtrysku. Patrz, jak Eryk wiedział, jakim biegiem, nie? Wjeżdżam. Czułem? Nie. Luz jest. A tu wyłącznika jakiegoś nie ma? Nie. Może na biegu przepchnę go. Kurde, jeszcze nie... Zrypała LTZ-a. Ona nie chce pod górki podjeżdżać. Chyba paliwa nie dostała. Przeskakują chyba, nie? Jedynka, dwójka, a trójka wyskakuje. A. Skrzynia do remontu. Skrzynia do remontu. To czemu nie mówiłeś? One tak mają. Tak mają? To dlatego nie podjechałem, bo mi wyskoczyło. Na dwójce. Thank you.
mocna maszyna. I zawieszenie twarde jak cholera. To słabo, jak ta trójka wyskakuje, nie? Słabo. Na biały bur to dwójką podjeżdżasz? No. O kurde, to się męczy. No właśnie, że nie. Wiesz, czemu ostatnio, co byliśmy na Białym Boże, czemu nie chciała podchodzić? Nie. To dwa ząbki była przestawiona na rozrządkę. Aha. I dwójka cały czas. Nie wiem, na razie nie wychodzi, ale zobaczę, bo może być przyczyna albo łańcucha. Rozrządu, nie? Więc coś może być wyrobione, że wiesz, że się przestawia sama, nie? No. O dwa ząbki, nie? No. Ale ta trójka fajnie no. Byś wchodził na trójce, nie? A tak jest dupa, włączysz trójkę, dodasz gazu i ona zrywkę robi, no. Nie? No. Puścisz gaz, jest powrotem na trójkę. Miałem właśnie. A jak za mocno dasz, to wskoczy na czwórkę. Aha. I już wtedy nie ma całkowicie mocy, nie? To na czwórce no. To wiesz. No ja nie podjechałem, zjechałem. Ale okej, potem już dwują. Poszło. Ja muszę zrobić, tylko żeby zrobić to muszę cały silnik wyciągnąć i go rozpłowić na pół, nie? Aha. To są takie dwa godziny. No wiesz, tu też ciężko wchodzi sprzęgło, ale lepiej niż w tamtej LTZ-cie. A ciekawe, czy Kuba da mi się golnąć tutaj. Ale powiem wam, lubię takie nieswapowane składy, nie? To jest inna jazda, nie? Jest lepiej na takich, nie? Swap to już jest, wiesz, nie? Też dlatego mi się teraz swapem nie chce jeździć. Możemy się zamienić. O nie! Ale twoja w prawo skręca. No to będziesz musiał dopłacić, bo jak w prawo skręca. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.